Państwu. Wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie po raz 13 witamy na koncercie laureatów 13 Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów. Nam, organizatorom, jest niezmiernie miło Państwa widzieć i gościć. Dobry wieczór, jeszcze raz witamy bardzo pięknie. Że mogę przywitać panią Marię Kurowską, wicemarszałka województwa podkarpackiego, która zagościła u nas. Bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo serdecznie witam też gospodarza miasta, patrona tego konkursu, pana burmistrza Ryszarda Pabiana. Bardzo nam miło, że pan jest. Ceremonię wręczania nagród przeprowadzi już tradycyjnie pan profesor Andrzej Godek, o co bardzo prosimy. Zrobi to w towarzystwie naszych zacnych jurorów. Bardzo proszę państwa na scenę. Poproszę też na scenę pana burmistrza i dyrektora Jasielskiego Domu Kultury, pana Janusza Szewczyka. Bardzo państwa zapraszam. Szanowni państwo, jak pan profesor powiedział, przegranymi są tylko ci, którzy tutaj nie przyjechali. I to jest święta prawda. Wszyscy, którzy wzięli udział w tym konkursie, przygotowani wspaniale, pokazali swoje wspaniałe umiejętności. Niestety rolą jurorów jest dokonanie oceny tych umiejętności i naszym obowiązkiem jest wybór najlepszych. To też to uczyniliśmy. Będziemy słuchać laureatów pierwszych miejsc w tych kategoriach instrumentów i w tych kategoriach wiekowych, gdzie te pierwsze miejsca były przyznane. Już jako pierwsza wystąpi Tatiana Bryja, fortepian, a Tatiana zagra krakowiaka Karola Szymanowskiego. Uczniów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia z całej Polski wzięło udział w 13. Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów imienia Stefanii Wojtowicz, który odbył się 22 i 23 marca bieżącego roku pod patronatem burmistrza miasta Jasła. Thank you.
uczestnicy konkursu przyjechali do Jasła m.in. z Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Lublina, Tarnowa, Katowic, Sosnowca, Tych, Białegostoku i Płocka. Przesłuchania konkursowe odbywały się jak zawsze w Szkole Muzycznej i w Jasielskim Domu Kultury. Konkurs zakończył koncert laureatów połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień oraz wyłonieniem zdobywcy Grand Prix. W tym roku zdobył je Dawid Gancarz, pianista z Wrocławia. W koncercie wystąpili także Tatiana Bryja, fortepian, Marlena Kasprzyk, saksofon, Angelika Słowik, fortepian, Wiktor Mieczykowski, skrzypce i Maria Gmyrek, saksofon.